Dzień dobry. Z okazji tego, że niedawno rozpoczęły się wakacje i z okazji tego, że klasa, którą uwielbiam, opuściła niedawno szkołę, postanowiłam nagrać taki film, w którym przedstawię cytaty wypowiedziane przez znanych fizyków. Będą to takie cytaty, które ja osobiście uważam za wartościowe. Zacznę od fizyków, którzy żyli dawno temu, których praw uczyliśmy się jeszcze w szkole podstawowej. A zakończymy na takich fizykach, którzy żyją obecnie i którzy ciągle odkrywają dla nas nowe prawa fizyki. Czytając ich cytaty, zobaczymy, że oprócz tego, że stworzyli wiele mądrych praw, to próbowali zrozumieć również życie, tak ogólnie, i wyciągnęli wiele, wiele inspirujących wniosków. Znajdźcie wśród tych cytatów takie, które spodobają się Wam najbardziej. Niech będą one dla Was inspiracją przy zbliżaniu się do dorosłości. Jeśli macie ochotę, to napiszcie w komentarzu, który cytat jest Waszym ulubionym. I jeszcze zanim zacznę, to muszę pozdrowić tych, którzy byli moją inspiracją do nagrania tego filmu. Pozdrawiam Kacpra, Mateusza, Olka, Joachima, Agatę, Grzesia, Walentynę, Monikę, Weronikę, Nikolę, Emilkę, Michała, Wojtka, Piotrka, Kubę, Emilkę, Oliwiera, Kasię, Kubę, Tomka, Milenkę, Marcelego, Zosię, Franka, Julitę. Nagrałam to z myślą o Was wszystkich przede wszystkim, ale również pozdrawiam każdego, kto w tym momencie ten film ogląda. A wracając do moich ósmoklasistów, dziękuję Wam za ogrom sympatii, który od Was otrzymałam. Wy wiecie, o co chodzi? Bardzo za Wami tęsknię. Film będzie dosyć długi, ale uważam, że warto go obejrzeć do końca, bo nie dość, że dzięki niemu poznacie albo przypomnicie sobie najważniejsze zagadnienia związane z postaciami znanych fizyków, to zauważycie też, w jaki sposób patrzyli oni na świat. Zaczynamy! Blaise Pascal. Ten pan żył około 500 lat temu i już wtedy odkrył między innymi prawo Pascala, które nawiasem mówiąc mam nadzieję, że pamiętacie. Jeśli nie, to wróćcie do filmiku, w którym ja omawiam, przypomnijcie je sobie, ale nie o tym teraz. Oprócz tego, że Pascal odkrył właśnie to prawo, to zauważył on na przykład, że opinia większości jest opinią najmniej zdolnych. Dlatego pamiętajcie o tym, że nawet jeśli większość osób wokół Was coś robi, to niekoniecznie musicie robić to samo. Kolejny znany fizyk, Isaac Newton. Chociaż żył tylko chwilkę później niż Pascal w podobnych czasach, to został on okrzyknięty jednym z najwybitniejszych fizyków. Mam nadzieję, że pamiętacie jego zasady dynamiki, o których też uczyliśmy się w siódmej klasie. Jeśli nie, to przypomnijcie je sobie, bo to bardzo ważna sprawa. Nawiasem mówiąc, Newton to nie tylko zasady dynamiki, to większość takiej klasycznej szkolnej fizyki. A co mówił Newton? Mówił na przykład: nie wiem, jak wyglądam w oczach świata, lecz dla siebie jestem tylko chłopcem bawiącym się na morskim brzegu, pochylającym się i znajdującym piękniejszą muszelkę lub kamień gładszy niż inne, podczas gdy wielki ocean prawdy jest ciągle zakryty przede mną. Zobaczcie, chociaż był geniuszem, to nadal wiedział, jak wiele mu brakuje i dzięki temu nie spoczął na laurach, ale ciągle odkrywał coraz to nowsze prawa fizyki. Powiedział również, że ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. Spróbujcie sami to zinterpretować. Kolejny znany fizyk to Nikola Tesla. Żył on około 150 lat temu. Mówi się o nim, że wynalazł XXI wiek. Był geniuszem, przewidział istnienie telefonów komórkowych w czasach, kiedy nie działały jeszcze nawet żarówki. Wynalazł m.in. prąd przemienny, zdalne sterowanie. Prawdopodobnie gdyby miał pieniądze, to dzisiaj mielibyśmy bezprzewodowy prąd. Podobno wiedział, jak można go wytworzyć, ale zabrakło mu funduszy na ten projekt. Na jego cześć samochody elektryczne zostały nazwane Tesla. I ja ze swojej strony polecam obejrzeć film Tesla, Niebezpieczny umysł. Tam pięknie jest przedstawione jego życie. Jeśli chodzi o cytaty wypowiedziane przez Teslę,
to mówił on na przykład, że jeśli chcesz odkryć tajemnice wszechświata, to myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji. Mówił również, że wielu ludzi jest tak pochłoniętych kontemplacją świata zewnętrznego, że całkowicie nie zauważają tego, co dzieje się w ich wnętrzu. Myślę, że to bardzo ważne, żeby czasem sobie usiąść i zastanowić się, co w nas w środku się dzieje, zamiast bezmyślnie przeglądać telefon, oglądać seriale, obgadywać innych, bo to, co jest w nas, to jest najważniejsze, co mamy i nad czym mamy zadanie pracować. Trzeba przyjrzeć się swoim emocjom, zastanowić się, czego tak naprawdę chcemy, zamiast czekać, aż ktoś przyjdzie i podyktuje nam, co mamy robić. Dużo mądrych rzeczy dzisiaj, mam nadzieję, że nie za dużo. Jeśli tak, to zróbcie sobie przerwę i wróćcie za chwilę. A ja dalej z moimi cytatami. Tesla zauważył również, że wszystko, co było wielkie w przeszłości, było wyśmiewane, potępiane, zwalczane, tłumione, tylko po to, aby wyłonić się jeszcze potężniej, jeszcze triumfalniej z walki. I tutaj polecam odcinki bajki Byli sobie wynalazcy, którą doskonale pewnie znacie. I tam właśnie w tej bajce często można zauważyć, że zazwyczaj, kiedy ktoś odkrywał coś nowego, coś, co ludziom w jego czasach nie mieściło się w ogóle w głowach, to inni uważali go za głupca, szaleńca, a dopiero później, po dłuższym czasie, okazuje się, że my na co dzień korzystamy z jego wynalazków i już wiemy, że był wybitnie mądrym człowiekiem, że miał rację, a ludzie wokół niego po prostu nie mogli sobie poradzić z tym, że są zbyt głupi, że kompletnie go nie rozumieją. A niestety my często żyjemy według schematu, że kiedy ktoś jest inny, to trzeba go wyśmiać. Pamiętajcie, żeby tego nie robić, że każdemu należy się szacunek, a szczególnie tym osobom, które nie boją się być sobą, bo zazwyczaj one wnoszą wiele dobrego do naszego świata. Powtórzyłam się, ale już nieważne. Idziemy dalej. Podobne zdanie wypowiedział również Einstein. Był on od Tesli około 20 lat młodszy. Powiedział on na przykład, że wybitne umysły są zawsze gwałtownie atakowane przez miernoty, którym trudno pojąć, że ktoś może odmówić ślepego hołdowania panującym przesądom, decydując się w zamian na odważne i uczciwe głoszenie własnych poglądów. O Einsteinie słyszał chyba każdy. Tak ogólnie mówi się o nim, że jest odkrywcą całej nowoczesnej fizyki. Idąc dalej, dalej analizując to, co powiedział Einstein, powiedział na przykład, że dożyliśmy takich czasów, w których ucisza się mądrych ludzi, żeby to, co mówią, nie obraziło głupców. Też warto się nad tym zastanowić. Przemyśleć to sobie. Einstein mówił również, że smutne to czasy, gdy łatwiej rozbić atom niż pokonać przesąd. Też warto sobie to we własnej głowie przeanalizować. Mówił również że tylko dwie rzeczy są nieskończone. Wszechświat oraz ludzka głupota. Choć nie jestem pewien co do tej pierwszej. Mówił również, że ten, kto idzie za tłumem, nie dojdzie dalej niż tłum, a ten, kto idzie sam, dojdzie w miejsca, do których nikt jeszcze nie dotarł. Myślę, że bardzo ciekawy ten cytat jest, warty tego, aby się nad nim pochylić. Mówił również, że gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i on to robi. Mówił też, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. Oczywiście wiedza również jest bardzo ważna, aczkolwiek w połączeniu z wyobraźnią może wiele niesamowitych efektów przynieść. Mówił również, że jeśli nie potrafisz czegoś prosto wytłumaczyć, to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz. I mówił również, że są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem, a druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko. Co
to nie? Warto czasem się po prostu cieszyć z wszystkiego, co jest wokół nas. Odnośnie tego jeszcze za chwilkę zobaczycie kolejną postać, która osiągnęła wiele, pomimo tego, że obiektywnie powinna siedzieć i narzekać, to jednak widziała cud we wszystkim i tą postacią jest właśnie Stephen Hawking. On zmarł całkiem niedawno. Jego historia jest taka, że w młodości zachorował na stwardnienie zanikowe boczne. Ta choroba sprawiała, że jego mięśnie odmawiały mu posłuszeństwa, przez to jego ciało było w coraz to większym stopniu sparaliżowane. Pod koniec życia nie dość, że nie mógł ruszyć prawie żadną częścią ciała, to nie był już w stanie nawet samodzielnie mówić, musiał wykorzystywać do tego taki specjalny syntetyzator mowy. I mimo to choroba nie przeszkodziła mu w dokonywaniu naprawdę przełomowych odkryć związanych przede wszystkim z czarnymi dziurami. Napisał on książkę Krótka historia czasu. Na podstawie jego życia powstał nawet film pod tytułem Teoria wszystkiego. A mówił on na przykład, że irytowanie się na moją niepełnosprawność byłoby stratą czasu. Ludzie nie mają czasu dla kogoś, kto się zawsze złości lub narzeka. Trzeba iść ze swym życiem do przodu i myślę, że udawało mi się to nieźle. Mówił również, że jakkolwiek życie może wydawać się trudne, zawsze znajdzie się coś, w czym możesz odnieść sukces. Ma znaczenie to, że się nie poddajesz. Pamiętajcie o tym, żeby się nigdy nie poddawać. Czegoś naprawdę chcecie, to jesteście w stanie to osiągnąć. Czasem narzekamy, że na przykład boli nas głowa, albo że zabrakło prądu. Każda drobnostka jest wytłumaczeniem, żeby czegoś ważnego nie zrobić. Ale kiedy właśnie znowu będziecie mieć ochotę pomarudzić, pomyślcie sobie o tym fizyku. On powiedział też na przykład, że zacząłem myśleć o czarnych dziurach, kiedy kładłem się do łóżka. Moje inwalidztwo sprawia, że jest to bardzo powolny problem, więc miałem wiele czasu. Naprawdę pochylcie się nad tym, zastanówcie się, bo to jest niesamowite, czego ten człowiek dokonał i w jakim będąc stanie to zrobił. Teraz pora na pana, który co prawda obecnie już nie jest fizykiem, ale kiedyś ukończył on fizykę na Uniwersytecie w Cambridge. A później stwierdził, że jednak zostanie buddyjskim mnichem i jest nim do dzisiaj. Ma on całe mnóstwo mądrych wykładów na YouTubie, napisał wiele mądrych książek. Tutaj przytoczyłam kilka jego opowieści i cytatów, bo jednak prezentacja miała być głównie o fizykach, ale polecam zagłębić się w temat, posłuchać go na YouTubie, poczytać jego książki, bo to niesamowity człowiek. Pierwsza opowiedziana przez niego historyjka, która zacytuję, jest taka. Mężczyzna pewnego dnia wyszedł na pastwisko, gdzie pasły się owce. Na środku pastwiska rósł krzak. Nie wiedział, jak to się stało, ale wokół tego krzaka w kółko chodziły owce. Podążały tak jedna za drugą. Chodziły tak przez kilka godzin. Żadna nie wiedziała, co działo się z drugiej strony krzaka. I chodziły tak w kółko. I chodziłyby tak pewnie do dziś. Ten pan musiał wyciągnąć jedną z nich, żeby przestały. Ludzie powinni być mądrzejsi niż owce. Czyli często niestety jest tak, że robimy to co inni, nie zastanawiając się w ogóle nad tym, czy to ma sens i czy to jest dla nas dobre. Czasem warto się naprawdę zatrzymać i zastanowić się nad tym. Kolejna opowiedziana przez niego historyjka jest taka. Malarz podbiegł do człowieka wykrzykując: dziękuję panu, po prostu uratował mi pan życie. Jestem artystą, straciłem w wypadku motocyklowym rękę, którą malowałem. Byłem tak przygnębiony, że wspiąłem się na szczyt tego budynku. Miałem popełnić samobójstwo. Stojąc na krawędzi spojrzałem w dół i zobaczyłem pana. Choć wcale nie miał pan rąk, tańczył pan wzdłuż ulicy. Proszę mi powiedzieć, jak wciąż można być tak szczęśliwym po utracie obu rąk? Zagadnięty człowiek zatrzymał się na chwilę. Tak właściwie to nie był taniec. Próbowałem tylko podrapać się w tyłek. To nam pokazuje, jak czasem tą samą sytuację możemy zinterpretować na naprawdę różne sposoby. Wszystko zależy od nas. Kolejny cytat Ajahna Brahma.
kiedy staniesz na psiej kupie, nie denerwuj się i nie wycieraj nerwowo butów. Zamiast tego zdobądź się na uśmiech, wróć do domu. Tam możesz spokojnie zeskrobać kupę psa pod jabłonią w swoim ogrodzie. W przyszłym roku wszystkie wyrosłe na niej jabłka będą obfitsze, bardziej soczyste i słodsze niż kiedykolwiek przedtem. Co nie? Czyli każde niepowodzenie można zmienić w sukces, jeśli tego naprawdę chcemy. Kolejny cytat tego pana jest taki: wszyscy popełniają błędy. Mądrzy ludzie to nie tacy, którzy nigdy nie popełniają błędów, ale ci, którzy wybaczają sobie i uczą się na własnych błędach. Tak, czyli nawet jeśli czasem wam coś nie wyjdzie, to trzeba to zaakceptować i iść dalej. Ja też czasem popełniam błędy, nie zawsze wszystko mi wychodzi, przyznaję się, ale staram się to akceptować i mimo to iść dalej do przodu. Kolejny pan, o którym to już ostatni, o którym wam dzisiaj opowiem, to profesor doktor habilitowany Andrzej Dragan. Jest to człowiek, który obecnie żyje i tworzy nową fizykę. Zajmuje się dokładnie fizyką kwantową, udziela licznych wywiadów, napisał książkę Kwantechizm i powiedział na przykład, że problem z logiką jest jednak taki, że jeśli ktoś jej nie rozumie, to najczęściej również nie rozumie, że jej nie rozumie. Uwielbiam ten cytat. Dobrze, idziemy dalej. Kolejna rzecz, którą powiedział ten pan, jest taka. Wszystkie duże odkrycia naukowe to zazwyczaj jest szok i rozczarowanie, a potem się okazuje, że jednak rzeczywistość jest inna niż nam się wydawało. Po 100 latach nie udało się wskazać czegokolwiek sprzecznego z teorią względności, teorią kwantową czy teorią ewolucji. Kolejny cytat tego pana jest następujący. Odkrywanie prawdy często prowadzi do rozczarowania, szczególnie wówczas, gdy roimy sobie w głowach różne iluzje. Co nie? Czyli prawda czasem okazuje się zupełnie inna niż nam się wcześniej wydawało, ale to też jest do takich głębszych rozkmin, że tak powiem, to już wam zostawiam do przemyśleń wakacyjnych. I jeszcze kolejny jego cytat. Ja akurat w nauce w nic nie wierzę. Coś tam wiem z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem i to by było na tyle. Nie jest tak, że wierzę w teorię kwantową czy teorię względności, którymi tresuję swoich studentów. Co nie, czyli tak naprawdę niczego nie można być pewnym. Można to przyjmować z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem. Na koniec jeszcze wam powiem, że co prawda nie fizyk, ale Szekspir powiedział kiedyś, że głupiec myśli, że ma dość rozumu, a mędrzec wie, jak wiele mu brakuje. Dlatego na koniec podsuwam wam na potwierdzenie tego, że nawet profesor doktor habilitowany, autor książek, znany popularyzator nauki, nie obnosi się ze swoją mądrością, stwierdzając: jestem świadomy faktu, że jestem głupi. I słuchajcie, tego wam życzę z całego serca, żebyście idąc w świat też byli mądrzy, ale nigdy nie przemądrzali. Proszę was, żebyście napisali w komentarzu wasz ulubiony cytat. I tak przy okazji dajcie znać, ilu z was próbowało zabić chodzącą po ekranie osę. Życzę wam miłych wakacji. Do usłyszenia. Dziękuję za oglądanie.